Niedawno miałem przyjemność znaleźć się w grupie youtuberów i dziennikarzy zaproszonych do Brukseli na prezentację raportu opracowanego przez Instytut imienia Romana Rybarskiego, który dotyczył stanu wolności słowa w Parlamencie Europejskim. Raportu stworzonego na zlecenie europosła Dobromira Sośnierza, którego można kojarzyć chociażby z prób nagłaśniania tego, że w Parlamencie Europejskim zdarzają się głosowania przez podniesienie ręki bez używania systemu elektronicznego, w których nie liczy się głosów, a przewodniczący jedynie na oko szacuje, jaki był wynik. Zanim jednak przejdziemy do samego raportu, można nadmienić ciekawe zjawisko, jakim było to, że jako goście w Parlamencie Europejskim musieliśmy odbyć półgodzinne spotkanie edukacyjne, na którym bardzo miła pani urzędnik opisała nam pokrótce, jak działają struktury unijne i przedstawiła bardzo kolorową prezentację o tym, jak bardzo Unia dba o swoich obywateli i mierzy się z wyzwaniami stojącymi przed dzisiejszą Europą. W ramach ciekawostki można jeszcze przytoczyć, że podczas prezentowania podobizn liderów Unii z sali padło pytanie, czy to prawda, że przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma problem alkoholowy. Pani prowadząca ucichła wtedy na kilka chwil, po czym stwierdziła jedynie, że wie, iż nie jest on abstynentem. Następnie mieliśmy krótkie spotkanie z samym europosłem Sośnierzem, gdzie mieliśmy okazję poznać trochę więcej szczegółów dotyczących wspomnianych problemów z systemem głosowania oraz tego, że najwidoczniej zdecydowanej większości członków parlamentu nie przeszkadza to, że europejskie prawo czasem stanowione jest w oparciu o wrażenie prowadzącego na temat tego, kto jak głosował, a nie o system liczenia głosów. Dodatkowo okazuje się, że w przypadkach, gdy dopiero na konkretny wniosek weryfikowane jest, kto jak zagłosował, to okazuje się, że na przykład ilość głosów za i przeciw wynosiła kolejno 312 i 300. Przy takich różnicach i liczeniu głosów na oko nie trudno o obawy, że niektóre poprawki przechodzą przypadkiem. Pan poseł wyraził też pewne obawy co do kierunku, w którym zmierza Unia, biorąc pod uwagę nie tylko samą kwestię wolności słowa, której dotyczył raport, ale również coraz bardziej ideologiczny charakter unijnych struktur, widoczny na przykład w tym, że podczas debaty na temat sytuacji na Węgrzech wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans otwarcie stwierdził, że Karta Praw Podstawowych jest dziś ważniejsza niż demokracja. Po tym udaliśmy się na prezentację samego raportu Wolność słowa w Parlamencie Europejskim, którą wygłaszał jego autor, czyli dr Marcin Chmielowski z Instytutu imienia Rybarskiego. Należy od razu zaznaczyć, że raport sprawił wrażenie merytorycznego i wyważonego. O ile zwracano w nim uwagę na pewne problemy, to robiono to bez zbędnego przerysowywania czy fatalizmu, które przecież nierzadko można spotkać w opiniach zwracających uwagę na nieprawidłowości pojawiające się w działaniu Unii Europejskiej. Raport prześledził listę ograniczeń nakładanych na wypowiedzi dozwolone w Parlamencie Europejskim oraz dokonał porównania z zasadami panującymi na tym polu w poszczególnych krajach Unii. Zauważono, że występujące w Europarlamencie karanie posłów za wypowiedzi utrudniające przeprowadzenie obrad, jak na przykład odbieganie od tematu czy używanie transparentów, jest jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione oraz występuje powszechnie również w parlamentach krajowych. Również istniejący zakaz używania obraźliwego słownictwa, znieważania rozmówców czy zachowań, które naruszają powagę instytucji, nie jest niczym niezwykłym. Sam fakt istnienia regulacji i systemu kar zapewniających sprawny i kulturalny przebieg obrad jest zupełnie uzasadniony i ciężko mówić tu o jakimkolwiek naruszaniu wolności słowa. Jednakże, Parlament Europejski okazuje się być jedynym parlamentem w Europie wymagającym, aby posłowie postępowali i wypowiadali się w duchu wartości i zasad zawartych w traktatach, a w szczególności w Karcie Praw Podstawowych. I grozi karami do niemal 10 tysięcy euro oraz potencjalnie zawieszeniem mandatu poselskiego za prezentowanie innych zasad i wartości. Prezentujący raport przyznał, że pomimo iż sam zgadza się z dużą częścią tekstu Karty Praw Podstawowych, to jednak przepis ten budzi poważny niepokój, ponieważ zmusza to wszystkich do wypowiadania się w duchu jednej deklaracji ideowej. Ignoruje to też fakt, że europosłowie mogą przecież reprezentować wyborców, którzy się z tymi ideami nie zgadzają, ale również de facto uniemożliwia to jakąkolwiek debatę nad treścią tych dokumentów i wyklucza z dyskusji ludzi, którzy chcieliby negocjować pewne ich zapisy. Według raportu uzależnienie dyskusji od treści tych dokumentów pokazuje, że idea swoiście rozumianego egalitaryzmu została przyjęta za dogmat oraz że krytyka czy podważanie aksjomatu o pełnej równości wszystkich ze wszystkimi, na przykład poprzez wskazywanie różnic, jest już dyskryminacją zasługującą na wykluczenie z debaty publicznej. Dodatkowo regulamin zakazuje również rzeczy takich jak na przykład wypowiedzi ksenofobiczne, nie precyzując jednak w ogóle, jakie są to wypowiedzi. Ocena na przykład tego, jakie wypowiedzi na temat polityki migracyjnej są ksenofobią, a jakie nie,
pozostawia subiektywnej opinii prowadzącego debaty. Nie jest też w żaden sposób jasne, dlaczego akurat ksenofobia, czyli dosłownie wyrażanie swojego lęku przed obcymi, miałoby być czymś zasługującym na ograniczanie wypowiedzi. Zwłaszcza, że w raporcie zwrócono też uwagę na to, że w razie naruszania wspomnianych zasad dyskusji, prowadzący ma pełne prawo do wyłączenia transmisji z obrad oraz do usunięcia zapisu audiowizualnego wypowiedzi uznanych za niepożądane. Daje mu to zasadniczo prawo do stanowienia o tym, co przejdzie, a co nie przejdzie do historii w oficjalnym dokumencie, jakim jest zapis debaty. Należy tu wspomnieć, że jego decyzja może co prawda zostać podważona przez opinię prezydium, ale ma ono na to czas do 4 tygodni, przez które nagrania pozostają niedostępne, a dodatkowo można też zwrócić uwagę na to, że nie zdarzyło się jeszcze, aby w tym temacie prezydium wyraziło opinię odmienną od prowadzącego obrady. Zgłoszono też zastrzeżenia do pewnych form karania za naruszenie wspomnianych wytycznych. O ile środki takie jak nagany, upomnienia, czy w ostateczności nawet fizyczne usunięcie z sali obrad osób zakłócających ich przebieg są jak najbardziej zrozumiałe, to system kar finansowych za wyrażanie opinii odmiennych od ustalonej linii ideologicznej Unii powinien budzić zastanowienie. Taki system dyscyplinowania nie stoi już na straży spokoju i kultury podczas posiedzeń, ale można odnieść wrażenie, że stara się wychowywać posłów i ograniczać widoczność pewnych poglądów, podczas gdy zadaniem europosła, przynajmniej teoretycznie, ma być przecież reprezentowanie poglądów jego wyborców. Kolejno zwrócono też uwagę na to, jak w praktyce wygląda egzekwowanie obowiązującego regulaminu. Oczywiście w Europarlamencie zdarzają się wypowiedzi wykraczające poza granice kultury osobistej, jak choćby dobrze znane teksty posła Korwin-Mikkego o, cytuję, afrykańskim szambie zalewającym Europę, które naturalnie pociągały za sobą przywołanie do porządku przez przewodniczącego. Jednak kary bywały nakładane również na znacznie mniej drastyczne wypowiedzi, jak choćby gdy brytyjski eurosceptyk Nigel Farage nazwał jednego z kolegów osobą o charyzmie ofiary losu. Co ciekawe, kontrastuje to nieco z brakiem jakichkolwiek kar, czy nawet reakcji przewodniczącego, gdy na przykład poseł Zielonych Daniel Cohn-Bendit nazwał eurosceptyków ludźmi opóźnionymi umysłowo, lub gdy poseł Zjednoczonej Lewicy Luke Flanagan nazwał Viktora Orbana śmieciem podczas jego wizyty w Europarlamencie. Daje to poczucie pewnej asymetrii w traktowaniu posłów ze względu na ich przynależność partyjną. Dodatkowo należy też wspomnieć o przypadku posła Korwin-Mikkego, który za swoje wypowiedzi poza przywołaniem do porządku został też obarczony karą grzywny. Odwołał się on potem do Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że kara finansowa była nałożona bezzasadnie i z naruszeniem regulaminu. Na co z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, który pierwotnie nałożył na niego tę karę, stwierdził, że ponownie zrobiłby to samo, a Trybunał, cytuję, nic go nie obchodzi. Podsumowując, we wnioskach znalazło się stwierdzenie, że wolność słowa w Parlamencie Europejskim nie jest absolutna. Samo to nie jest jeszcze niczym nadzwyczajnym, gdyż tak jak było wspominane, jak najbardziej powinny istnieć narzędzia umożliwiające dbanie o porządek na sali obrad i pozwalające na kulturalną debatę. Niestety, o ile chęć takiej obrony przed nadużywaniem wolności wypowiedzi jest jak najbardziej szlachetna, to jest ona również w Parlamencie Europejskim przesadna. Zastrzeżenia budzą również pewne punkty regulaminu dotyczące głównie wymagania od europosłów stosowania się do z góry określonej linii ideologicznej i używające nieprecyzyjnych określeń podatnych na nadinterpretację prowadzącego debatę. Jest to tym ważniejsze, że Parlament Europejski jest właśnie tym miejscem, gdzie spotykają się reprezentanci ludzi z całej Europy i szczególnie tam powinni mieć oni zagwarantowaną swobodę wyrażania poglądów ludzi, których reprezentują, co dziś niestety nie zawsze ma miejsce. Mając to wszystko na uwadze, prezentujący podkreślił, iż raport jest wskazaniem na pojedyncze uchybienia, a nie krytyką instytucji jako takiej. I o ile mogą istnieć obawy co do kierunku, w którym to wszystko zmierza, to jak najbardziej jest jeszcze czas na pewne korekty i przywrócenie stanu wolności słowa w Parlamencie Europejskim do takiego, który byłby właściwy dla tej instytucji. Na koniec jeszcze od siebie mogę dodać, że jak zawsze przy wytykaniu kwestii, które mogą przerodzić się w poważniejszy problem, pozostaje pytanie, czy zostanie to na czas zauważone i skorygowane, czy może, jak czasem się to zdarza, pozostanie to bez reakcji, dopóki nie przerodzi się w większy kryzys. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.